ten człowiek naprawdę kusi los. Ten człowiek, on chyba nie chce umrzeć we własnym łóżku. I naprawdę, powiem panu, że ja się naprawdę o pana bałam. Ale się udało. Skończyło się sukcesem. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. A tym bardziej ja brałem pod uwagę różne opinie. No. Twórca kajaka, Andrzej Armiński, właściciel stoczni, gdzie został zbudowany, sam opłynął świat dookoła jachtem. On mi mówił tak: Olek, jak koniecznie chcesz się wybrać na ten północny Atlantyk, nie pożyjesz dłużej niż 2-3 tygodnie i sztormy mocne, silne, które tam są, po prostu zniszczą kajak i ciebie. Ja tą opinię też brałem pod uwagę, nie lekceważyłem jej. Wybacz, jeżeli mówi to ktoś, kto zna możliwości tego kajaka, no tak. To jest... I to było dla mnie, bo żona brała pod uwagę właśnie opinię Andrzeja Armińskiego. Mhm. I to było coś strasznego, że ja się jednak na to decyduję. Ale ja nie mam tendencji samobójczych. Starałem się rozeznać te warunki różne, jakie są przeciętne. Czy dam radę z tym wszystkim pokonać? To naprawdę była trudna, ciężka wyprawa. Jestem szczęśliwy, że dopłynęłem. My też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pan dopłynął. Pan już wtedy mówił, że to będzie najtrudniejsza wyprawa. Dlaczego? I pan powie o tych trzech, dlaczego ta najtrudniejsza? Kilka słów o poprzednich. Ja od razu wspomnę o poprzednich. Tak. Pierwsza była między Afryką, Ameryką Południową. 99 dób mi zajęła. Druga z Europy, ze stolicy Portugalii, z Lizbony, na Florydę. 167 dób w najszerszym miejscu Atlantyku. A trzecia, ja od początku wiedziałem, że będzie najtrudniejsza. Ona prowadziła z Ameryki Północnej do Europy. Bo wody, to jest tak zwany północny Atlantyk, wody zimniejsze i większa możliwość wystąpienia częstszych i silniejszych sztormów. To ja mówiłem jeszcze przed wyprawą. Tak. I tak niestety było. Takich silnych sztormów tak dużo nie miałem jeszcze w poprzednich wyprawach. To jest wielka frajda dla mnie. Przeżyć taki sztorm, który miał siłę nawet do 10 stopni w skali Beauforta, fale do 10 metrów, ale się okazuje, że kajak bardzo dzielny wytrzymał. No i ja też wytrzymałem. To niesamowite. Ja nie słyszałem, żeby ktoś w takiej małej jednostce przetrwał sztorm o takiej sile. Zaczynał pan 2 razy. Aha. Nawet 3 razy. 3 razy. Bo tą wyprawę, trzecią transatlantycką wyprawę kajakową z Ameryki do Europy rozpocząłem w zeszłym roku, 29 maja, ale niestety w czwartej dobie w nocy miałem wypadek. I to na tyle się uszkodził kajak, że musiałem wyprawę przerwać. Przerwałem ją na rok. Mm-hmm. Druga próba startu była 7. I wtedy, wie pan, ja pomyślałam, że już pan nie popłynie. Tak pomyślałam, jak o tym słyszałam. To taki, miałem różne głosy i tak myśli. I w tym roku, 7 maja, wystartowałem mniej więcej z miejsca, dokąd dopłynąłem w zeszłym roku. To była kontynuacja tamtej wyprawy, bo start poprzednio był z kontynentu New Jersey, naprzeciwko wyspy Manhattan, głównej wyspy Nowego Jorku. A ja chciałem z kontynentu wyruszyć i tak było. Więc 7 maja wystartowałem, ale w piątej dobie wylądowałem w New Jersey, na kontynencie jeszcze, bo miałem ostrzeżenie o bardzo silnym sztormie, który ze wschodu atakował mnie i groziło, ja byłem za blisko lądu i groziło mnie, że ten sztorm może mnie zepchnąć na wybrzeże gdzieś. Ja w jakimś miejscu wyląduję w sztormie, to było zagrożenie dla mnie i dla kajaka. Dlatego przed tym sztormem schowałem się do zatoki i do miejscowości Barnegat Light, przeczekałem 3 doby i wtedy wyruszyłem, to był trzeci start. Tak. 16 maja o godzinie 12:47 i to był ten decydujący moment startu, ale to był kontynent Ameryki Północnej. A dlaczego był aż rok przerwy między tą pierwszą próbą, pan się wycofał, a tą drugą? Nie było możliwe tak jak teraz, po prostu znowu za kilka... Na Atlantyku sezon huraganów trwa 0,5 roku. Zaczyna się 30 maja, a kończy 30 listopada. Więc już te 0,5 roku nie mogę, chociaż... Jak ja w zeszłym roku startowałem 29 maja, a na drugi dzień miał się zacząć sezon huraganów. Ale one zaczynają się, i to jest takie burze tropikalne, bardzo silne. I na południowej części północnego Atlantyku, blisko Afryki. I te burze tropikalne, jeśli któraś ma, bo muszą być
nagrzane mocno wody Atlantyku. Jeśli są nagrzane powyżej 27 stopni, to te burze pobierają energię z wód oceanu. Jeśli taka któraś burza nabierze tej energii więcej, przekształca się w huragan. To, co mamy teraz, ten huragan Irma, to właśnie taki rozbudowana taka wielka burza, która się tam robiła i atakuje Karaiby, południowo-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Później jak trafi na ląd, traci energię, bo nie ma skąd czerpać tej energii. Już nie jest nad wodą, tylko nad lądem, ale tak zawija na północ, na wschód i północnym Atlantykiem jako bardzo silny sztorm tropikalny. Już nie huragan, ale sztorm. I taki sztorm mógł mnie dogonić. Ja tego byłem świadomy, dlatego uciekałem jak najszybciej do Europy. Na szczęście mnie nie dogonił taki bardzo silny sztorm. Takie są zjawiska na Atlantyku. A ja musiałem się zmieścić, żeby to był dobry czas, a w zeszłym roku startowałem w końcówce dopuszczalnego, bezpiecznego czasu, przedłużyć to i naprawić to, już było za późno i bym mógł być zagarnięty takim, powiedzmy, osłabionym huraganem. Nie chciałbym tego. Dlatego ta przerwa na rok. Proszę teraz czegoś posłuchać, bo coś panu chcę przypomnieć. Zaraz się pan dowie, co. Momencik. Dwie noce temu miałem bardzo silny sztorm i w czasie tego sztormu uszkodzony został i to tak poważnie, że on ma dwa dni i spróbuję naprawić. Warunki mam teraz korzystne. Gaz mnie ciągnie na wschód, a ja drywkowca nawet używam, żebym mógł pracować przy sterze. Zdemontowałem całkowicie, przerabiam, piłuję, robię. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, bo bez użycia steru nigdzie nie dopłynę. Pozdrawiam wszystkich, czuję się dobrze oprócz tego steru, bo mi bardzo dolega. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie moją żonę, która ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego. I na kibice trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Pozdrawiam was wszystkich, Olek Boba. To było 11 czerwca dokładnie. A moja żona ma urodziny 10. Połączenie to było, tak. Ale nawet dobrze było słychać. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.